nas nie kochają, ci, którzy w nas nie zawsze wierzyli, czasami też przecierają oczy i mówią, zobaczcie, oni naprawdę dowożą, oni naprawdę to, co obiecali, realizują. Mi przed gardło nie przejdzie coś, co później się okazuje pustą obietnicą. Każda emerytka, każdy emeryt, który ma emeryturę do 5000 zł, nie będzie już płacił podatku dochodowego. Dobry wieczór. Jeśli nie przez gardło przechodzi panu Donaldowi Tuskowi co później okazuje się pustą obietnicą, to przez co mu przechodzi? To jest zagadka na dziś, bo naprawdę to jest interesujące, bo przychodzi mu masa tych pustych obietnic. Mnie najbardziej w tym wszystkim i państwa zapewne też bezczelność, ponieważ wszyscy wiedzą, że pan Donald Tusk opowiada różne dyrdymały, których potem nie realizuje. Poznaliśmy go przecież jako premiera już jesienią 2007 roku. No i wtedy zaczął te swoje obietnice, których tam z pierwszego exposé zrealizował, tak ktoś obliczył, ja tego nie obliczałem, bo to nudne, 18%. No to jest facet, który staje, owszem, on staje przed ludźmi, którzy kupią wszystko, co on powie. Natomiast no, normalny człowiek by się wstydził, bo w telewizji oglądają i mówią sobie, ale na Boga, co ten facet mówi? Przecież to się wszystko nie trzyma kupy. A on się w ogóle tym nie przejmuje, a publiczność bije brawo i jest zadowolona. Nie wiem, co to jest. Masochizm to jest za mało. To jest coś zupełnie innego. Może to już jest sekta. To jest program Polityka na deser w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki ze mną. Dorota Łosiewicz. Ojej, aż mi głos odjęło na te puste obietnice. Witamy państwa bardzo serdecznie, bo Donald Tusk mówi, że on nie składa pustych obietnic. No przecież kiedyś takie powiedzenie było, nikt ci tyle nie da, ile Tusk obieca. I w tej kampanii parlamentarnej dokładnie to się wszystko potwierdziło, bo z tych 100 konkretów to tam mieliśmy kilka zrealizowanych. No i jeszcze teraz doszły prace domowe, bo one też były w 100 konkretach, czyli to, że dzieci nie będą miały prac domowych. O tym, co my o tym myślimy, to jeszcze będziemy później mówić. Także no niesamowite. Ale w ogóle jest ktoś, kto nie kocha Donalda Tuska? Kto mu nie wierzy? Bo przecież mówi, może nas nie kochają, może ktoś nam nie wierzy, ale wiedzą, że ja dowożę. Jakby to powiedzieć, jak nie kochają i nie wierzą, to raczej też nie wierzą w to, że dowozi. Donald Tusk musiał się naoglądać filmu King Size Juliusza Machulskiego, bo tam Jerzy Sztur gra takiego dość wrednego nadszyszkownika kilkujadka. I ten nadszyszkownik kilkujadek tam powiedział takie zdanie, bo tam są tak zwani polokoktowcy, czyli ci, którzy tam przenoszą się w normalny wymiar z tego takiego krasnoludkowego. I ja wiem, że Polok, to cytuję teraz tego kilkujadka, ja wiem, że polokoftowcy nas nie kochają, że wy nas nie kochacie, ale my będziemy tak długo was kochać, aż wy nas pokochacie. I to jest ta sama strategia. Tak, mniej więcej tak. I to przekonywanie do tego, żebyśmy pokochali, odbywa się, prawda, pałą, chwałą i tak dalej. Od 13 grudnia to wszystko wiemy i tylko co jakiś czas tu wyglądamy za szybę, czy ci sympatyczni panowie, którzy każą kochać Donalda Tuska, nam się tu nie pojawią i nie powiedzą, oj, tak nieładnie tak nie kochać tak bardzo, jak inni kochają, i nie być takim uśmiechniętym i się tak nie cieszyć, jak się inni cieszą. No na szczęście jeszcze nikt tu do nas nie wpadł. Ja chciałem, bo jak słuchałem tego, poświęciłem się, posłuchałem tego wystąpienia w Krakowie, a już miał następne w Gliwicach na przykład pan Donald Tusk, i byłem naprawdę, chciałem mu jakąś karetkę podesłać z taką, z reanimacją, bo jak opowiadał, jak dla państwa, dla mnie, dla Doroty, on pracuje tyle godzin dziennie i rozwiązuje wszystkie problemy, facet się zarąbie po prostu od tej roboty. No to dajmy szansę w takim razie naszym widzom też troszeczkę tego posłuchać, jak on dla nas ciężko pracuje, jak on się naprawdę poświęca. Dzisiaj my wszyscy z trudem, w ogniu walki, ale odbudowujemy praworządność. Znaczy, ja nie mam żadnej potrzeby odwetu. Tak jak powiedziałem,
jeśli jest sensowny projekt i uczciwy człowiek, to skądkolwiek pochodzi, jakąkolwiek partię będzie reprezentował, ale jeśli ma sensowny pomysł, jeśli to jest uczciwe i jeśli będzie to potrzebowało wsparcia ze strony państwa, to to wsparcie się znajdzie. Jestem w środowisku, gdzie widzę ludzi i no obcuję z nimi na co dzień, pracuję, którzy są uczciwi i kompetentni. I w dodatku mają szczęście, że mają takiego szefa, że jak ktoś jest nieuczciwy albo niekompetentny, to out, do widzenia, bez chwili namysłu. Władza to jest, jeśli się ją poważnie traktuje, to jest rzecz bardzo męcząca, bardzo wymagająca. Tak naprawdę to jest krzyż. Dzisiaj znowu Polska jest na ustach całego świata, jako zobaczcie, o, pokazali, że potrafią uratować demokrację, praworządność, że w... Przecieram oczy ze zdumienia i chyba za chwileczkę cię poproszę, żebyś mnie uszczypnął, bo po prostu nie wierzę w to wszystko, nie wierzę w to, co słyszę, nie wiem, czego Donald Tusk się tam nawąchał, co wypił, że pozwoliło mu to wszystko mówić. No jak jest to ta władza, taki krzyż, no to po co było sobie brać ten krzyż na barki? Wcale nikt nie kazał, prawda? Zresztą przecież Donald Tusk w TVN-ie przy chwili szczerości powiedział, co on myśli, jak myśli o tym powrocie na wiejską. Potworna. No i tak tutaj teraz usłyszeliśmy, potworna. Że to krzyż. Szanowny panie premierze, pan tu nas robi w bambuko po prostu. Mówisz o tym, że nie pała rządzą zemsty? Nie, wszyscy uczciwi ludzie, którzy byli przy panu, zacznę od kobiety, pani Zyty Gilowskiej, profesor, to pan ich prześladował i wywalał. Maciej, no ostatni Bogusław Sonik chyba Maciej, był na Maciej Płażyński liście. Przecież Andrzej Olechowski, no gluźnie związany, bardzo porządny człowiek, pan Jan Rokita. No przecież pan wszystkich tych ludzi wywalał. A kogo pan nie wywalił? Uwaga, Sławomira Nowaka. No i Pawła Grasia, który przecież teraz Graś, przy boku tam. Donalda Tuska. Nie wiem, kto jest przy czyim boku. Szarą eminencją. No to też prawda, ale no nie przesadzaj, bo zaraz pan Graś posady straci, jak Nie przesadzam. Jakby to oględnie powiedzieć i się nie narazić. Mhm. Przy Lechu Wałęsie był Mieczysław Wachowski. I on tam nie był przypadkowo. I ja myślę, że pan Paweł Graś też nie jest przypadkowo przy panu Donaldzie Tusku. Tylko tyle powiem. No na pewno jest, kto chce, to się domyśli, użyteczny i potrzebny Donaldowi Tuskowi, no ale ta wypowiedź, że Donald Tusk nie pała rządzą zemsty, jak my od 13 grudnia nie widzimy niczego innego, jak tylko właśnie te rządze zemsty. Nie, tak widzimy naprawdę. Pałę rządzy zemsty. Pałę, która... Ta pała cały która, czas jest w ruchu. Pała, która pała rządzą zemsty nieustająco. Szanowni państwo, nasi widzowie to przecież są inteligentni. Ale to towarzystwo, które słuchało Donalda Tuska, to on liczy na to, że oni nigdy w życiu nie byli na świecie, w Europie. Więc ja powiem, jakie jest naprawdę. Naprawdę jest tak, że pies z kulawą nogą nie interesuje się tym, co Donald Tusk robi w polityce, jakieś praworządne. Nikt się tym nie interesuje. Przeciętni ludzie nie mają pojęcia, że się rząd w Polsce zmienił. W ogóle ich to nie obchodzi. Te wszystkie opowieści przychodzą, gratulują, pytają, jak to zrobiliście, jakie jest know-how tej demokracji. Nie, nikt się tym nie interesuje, ponieważ to są wewnętrzne sprawy polskiego państwa i my na tym tracimy. Gdyby się interesowali, to by Donaldowi Tuskowi nie uchodziły te wszystkie bezeceństwa i łamanie konstytucji i ustaw. A tak uchodzą, ponieważ, jak mówię, pies z kulawą nogą się tym nie interesuje i szkoda, że się nie interesuje. Jeszcze Donald Tusk powiedział dwie rzeczy, które mnie tutaj no, w takie osłupienie wprawiły. Przede wszystkim to, że sami kompetentni ludzie w tym rządzie. No to wokół niego? Wciąż tu pokazujemy te kompetencje kolejnych ministrów i czym oni, jak to oni bardzo są kompetentni, to po pierwsze. A po drugie powiedział jeszcze coś takiego, że on nie pała rządzą zemsty i każdy sensowny pomysł, który zostanie zgłoszony, nieważne przez kogo, to on może być ten pomysł realizowany. Ale pamiętasz, jak Donald Tusk wrócił z Brukseli, to jedna z pierwszych rzeczy, jedno z jego pierwszych wystąpień to było takie, że on się wścieka, że jak słyszy, 3 lipca.
PiS jest 2021. zły, ale i jak ktoś tu mówi, ale no może to im wyszło, tamto im wyszło, tamto im wyszło. Nie, nie można za nic chwalić Prawa i Sprawiedliwości. Więc to twierdzenie, że jak ktoś ma sensowny pomysł, to Donald Tusk jest gotów ten pomysł poprzeć, to jest kolejna absolutnie po prostu totalna bzdura. Chyba że to jest pomysł Donalda Tuska, to wtedy Donald Tusk ten pomysł poprze. Przypomniał mi się genialny Jerzy Dobrowolski, satyryk, autor powiedzonka, że nie ma nic gorszego niż człowiek wykształcony ponad własną inteligencję, ale on miał takie skecze, które i Władze Gomułki i Gierkowskie tam podsumowywały na poziomie językowym. I wtedy to było łatwo. Oni teraz tak uważają, najwyżej się pomylą, ale pan Jerzy Dobrowolski sobie tam, że w tamtych czasach powiedzieli, że oni są niekompetentni, tylko kompetentni. Tak, tak. I tego typu słownictwo jakby zastępowało, można było sobie kpić z tego, bo także jakiś bagaż kulturowy za tym stał. Ci natomiast trochę się wyrażają poprawnie. Chociaż słuchałem dzisiaj wielkiej pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która odkryła w Palestynie konwój humanistyczny. Tak było. I to jest piękne po prostu, ale tu nie ma tego, co Jerzy Dobrowolski wykpiwał, bo to taka etykieta była od razu. Oni tak się łatwo nie etykietują, natomiast jak już tam pozdrapywać tę politurkę, no to już jest zupełnie to samo, co za Gomułki i za Gierka. Ja tak sobie myślę, że nasi widzowie to mogą mieć takie lekkie déjà vu. Przecież dopiero co była kampania wyborcza, wybory parlamentarne, no a teraz jesteśmy na ostatniej prostej kampanii samorządowej. Liderzy się rozjechali po Polsce, nawet Szymon Hołownia chwalił się, że wziął urlop w tym celu. No i mamy powtórkę, tak, z Sejmu. Mamy więc powtórkę z tej kampanii parlamentarnej, że tutaj liderzy walczą o swoich kandydatów. Oddamy więc głos Szymonowi Hołowni na urlopie od Sejmu, ale nie od polityki. Głos na PiS w tych wyborach będzie głosem zmarnowanym, dlatego że PiS nie będzie miał wpływu w tych samorządach na nic. Radni, których wybiorą ci, którzy zagłosują na PiS, nie będą mieli wpływu na to, jak dzielone będą pieniądze, na to, jak układana będzie przyszłość lokalnych społeczności. Nie marnujcie głosu. To nie ma sensu. Dzisiaj Trzecia Droga proponuje wam Polskę, która jest Polską wszystkich, również tych, którzy na PiS głosowali. Nie wstydzimy się powiedzieć tego, zapraszamy was do tego, żebyście dzisiaj wybrali Trzecią Drogę. Zagadka dla ciebie. Ja mam dla ciebie zagadkę. Kto to mówił w kampanii parlamentarnej na grubo ponad miesiąc przed wyborami, myślę, że nawet na 3 miesiące przed wyborami. Nie ma żadnej trzeciej drogi. Kto to mówił? Że nie ma trzeciej drogi. Nie ma trzeciej drogi. Nie ma żadnej trzeciej drogi. Donald Tusk na konwencji wyborczej, który przekonywał... Na Tuska to wygląda. Dokładnie tak. Który przekonywał, żeby nie głosować na trzecią drogę, bo głos oddany na trzecią drogę to głos stracony. Dopiero później oni się tam połapali, prawda, że jak ta trzecia droga pod próg spadnie, no to będzie trzecia kadencja Prawa i Sprawiedliwości, i zaczęli, co po niektórzy, namawiać do głosowania na trzecią drogę. Ale wszyscy mówili to, co teraz mówi Hołownia o Prawu i Sprawiedliwości, czyli nie, trzecia droga, głos zmarnowany, nie głosujcie na nich, nie ma żadnej trzeciej drogi. Tylko to ma, a teraz Szymon mówi to samo. To ma głębsze, marszałek rotacyjny. To ma głębsze, wyjątkowo wredne drugie dno. To znaczy... Trzecie chyba, bo to trzecia droga. Nie, drugie. Oni na trzecie to nie są w stanie wymyślić po prostu. Z drugiej już jest z trudem. Wredota polega na tym, że pan Szymon Hołownia albo mu się tak wymsknęło, albo chciał to zrobić, sugeruje, że władza centralna, która przecież nie jest związana z Prawem i Sprawiedliwością, ewentualnie sejmiki wojewódzkie, będą prowadziły dyskryminację samorządów, w których wygra Prawo i Sprawiedliwość, nie dadzą im pieniędzy, w związku z tym wszystko będzie się odbywać tak, że te regiony, czy te gminy, powiaty, będą upośledzone. Jeśli ta groźba byłaby zrealizowana, no to
pan Szymon Hołownia się nadaje do jakiegoś Trybunału Stanu po prostu, bo nie można dyskryminować część wyborców tylko z tego powodu, że głosowali nie tak, jak się panu wielkiemu marszałkowi Polnemu podoba. To jest tak groźna zapowiedź, że aż się zastanawiam, czy Szymon Hołownia jest nieświadomy tego, co mówi, czy po prostu ujawnił coś, nad czym nie panuje, a co go strasznie podnieca, żeby tam... Każdemu się jakaś prawda w tych wszystkich wystąpieniach przeciśnie przez usta, przemknie, bo przecież pan, ten najmłodszy parlamentarzysta z trzeciej drogi, pan Gomoła, tak, pan Gomoła też, no... wsypał Szymona Hołownię, mówiąc, że to u nich w partii są powszechne praktyki, czyli to kupowanie miejsc, za które sobie pan Gomoła 20 tysięcy zażyczył. Więc tak to bywa, że się słowo prawdy wymknie. Posłuchajmy jeszcze raz Szymona Hołowni, który właśnie wspomina, jak to był traktowany w kampanii parlamentarnej. Czy będą przychodzić do was i mówić z oczami jak kot ze słynnego filmu o Szreku: słuchajcie, przecież trzecia droga znów nie przejdzie na pewno jakiegoś progu. Znów będą mieli 6,5% albo 7. To nic, że później wyjdzie 15. To nikogo nie interesuje. Ale żebyście, broń Boże, koło tej trzeciej drogi nie chodzili. Dlaczego? Bo jest normalna. I jeszcze moglibyście się skusić na normalność. No i Donald, znaczy Donald, matko i córko, Szymon Hołownia, to już nawet momentami ciężko odróżnić, tak się pan Szymon upodabnia, ale zrobił dokładnie to samo Prawo i Sprawiedliwości w tym poprzednim materiale, który pokazywaliśmy, o czym mówi, że robią im, czyli że mówią, żeby nie głosować na trzecią drogę. To, bo samo to, żeby nie głosować, to jest jeszcze pół biedy. Natomiast mówienie, że przecież oni o niczym nie będą decydować, ani o pieniądzach, bo wszystko się ominie, to jest to, co mówiłem, że to jest wredne. Natomiast ja próbuję sobie, przepraszam bardzo, tak wyobrazić, na czym polega normalność trzeciej drogi i pana Szymona Hołowni. I mnie się to skrajnie jakoś kojarzy. Po pierwsze, albo z Monty Pythonem, ale ja to lubię i to można uznać za normalność. Bo rząd to jest... Tam John Cleese miał tylko jedno ministerstwo głupich kroków, a tu cały rząd jest głupich kroków, albo jeszcze głupszych kroków, a ministrowie trzeciej drogi i politycy trzeciej drogi codziennie nam dostarczają argumentów, że nikt tam, przepraszam bardzo, ale taki jest fakt, nikt tam nie jest normalny. Tak, to na czym ta normalność do diabła polega? To znaczy, jak rozumiem tutaj zamysł pana Szymona Hołowni, no to ta normalność polega na tym, że oni nawołują do tego, żeby się nie kłócić. I dość kłótni i do przodu, tak jak było w wyborach parlamentarnych, to teraz znowu. Tylko że wtedy chodziło im o Zjednoczoną Prawicę. A teraz oni się w tej koalicji tak wszyscy kłócą, że to namawianie Szymona Hołowni do tego, żeby tych kłótni zaprzestać, no to jest tak, jakby stanął przed lustrem i sam do siebie apelował. Albo stanął przed Donaldem Tuskiem i do Donalda Tuska apelował, więc to już jakby nie działa, bo ale po prostu ludzie zobaczyli, że jednak się kłócą i to jeszcze bardziej. Kasa. Przyszły ten aparat do Donalda Tuska. Kto, przepraszam, bo nie usłyszałam? Aparat. Aparatczyk, czyli aparatczycy złożyli się na aparat. I przyszli ci aparatczycy i mówią tak: no szefie, ile dajesz tym, przepraszam, łamagom z tej trzeciej drogi, tym lewicowcom tych stanowisk, a nasi co? Frustrują się w wyborach samorządowych, nic dla nich, wszystko dla nas, bo my nie możemy tak o suchym pysku, przepraszam, czekać na... Zmieniła się władza 13 grudnia i co? I nic nie mamy wciąż. Teraz wszystko dla nas. Trzeba wszystkie konfitury wyżreć no ze spiżarni. No i dlatego Donald Tusk chce osłabić swoich koalicjantów, żeby więcej dać swoim oczywiście. Ale teraz tak, Szymon Hołownia mówi: powiedzą wam, żeby na nas nie głosować. No to pokażemy tego, który mówi, żeby na trzecią drogę nie głosować. My dzisiaj już nikogo nie musimy ratować, żadnej partii politycznej w tych wyborach samorządowych. Nie kobiety, dziewczyny, faceci ratują. Chce pan powiedzieć, że lewica ratowała trzecią drogę?
Przecież pani wie, że wielu wyborców i Lewicy, i Koalicji Obywatelskiej, chcąc właśnie, żeby trzecia droga przekroczyła ten próg, głosowało na nich. No przecież wielu moich znajomych też pytało mnie, jak zagłosować taktycznie. Władzy, tak. Więc nie musimy już taktycznie głosować. Naprawdę, dziewczyny, kobiety, ratujcie siebie w tych wyborach. A no właśnie, czyli nie głosujcie na trzecią drogę, mówi Robert Biedroń, choć Aleksander Kwaśniewski zachęcał w wyborach parlamentarnych, żeby głosować na trzecią drogę i do tej pory chyba Lewica mu tego wybaczyć nie może, bo ten wynik był dużo poniżej oczekiwań Lewicy. No właśnie, Lewica straciła 500 000 głosów, a trzecia droga miała dużo lepszy wynik. Miała tam ponad 3 miliony. Bo łyknęła jeszcze wyborców głosów. 3 miliony, Platformy Obywatelskiej. 3 miliony 100. No, czy to wy tam nie macie rozumu takiego elementarnego, jaki mają przedszkolaki, że jak się za bardzo chce komuś pomóc, to samemu można wylądować pod progiem? To jest chyba taka bajka, bo mnie się zdaje, że Polskie Stronnictwo Ludowe 1,5 miliona głosów miało pewnych. W poprzednich wyborach zdobyło tam ponad 1 600 000 głosów. Trzecia droga jako nowy produkt na politycznym rynku 1,5 miliona też miał właściwie pewne. Więc te opowieści o tym, jak wszyscy może pomagali z tego powodu, że Gazeta Wyborcza i spółka łomotali tak tę trzecią drogę. No łomotali aż do czasu, jak się wszyscy połapali, że i trzecia tylko poprosili, droga oscyluje wokół progu. No właśnie, żeby nie łomotać, ale czy tam miały jakieś przepływy, zostały uruchomione, bardzo w to wątpię. To raczej jest takie gadanie, żeby się wzajemnie szantażować, ale im bardziej się szantażujecie, tym jest lepiej oczywiście, bo to tak jak w gangu. W gangu jak tam zaczynają się wojenki wewnętrzne, to normalni to się ludzie. Mogą wytłuc po prostu. Normalni gangsterzy. Ludzie na tym korzystają, bo ostatecznie właśnie wszyscy mogą się załatwić z tego gangu. Adrian Zandberg, czyli współprzewodniczący partii Razem o Trzeciej Drodze. Trzecia droga domaga się, aby nowa lewica straciła część stanowisk w rządzie, bo ma ich za dużo w stosunku do poparcia, jakim dysponuje. Takie są doniesienia Wirtualnej Polski. Chodzi głównie o redukcję liczby lewicowych wiceministrów. Sądzi pan, że ten wynik, który lewica osiągnie w niedzielę, może doprowadzić do poważnej rekonstrukcji rządu? Na przykład słaby wynik lewicy sprawi, że będzie mniej lewicowych ministrów? Ja na te wypowiedzi trzeciej drogi patrzę, jak pan wie, z dystansem, ponieważ Razem podjęło decyzję o niewchodzeniu w skład rządu. Natomiast myślę, że na miejscu polityków trzeciej drogi byłbym nieco mniej arogancki, bo ostatnie tygodnie pokazały raczej, że wyborcy od trzeciej drogi, która w sprawach praw kobiet no, kluczyła, mówiąc najdelikatniej, po prostu zaczęli się odwracać. No, trzecia droga tuż po wyborach biła się o te wszystkie ministerialne i wiceministerialne stanowiska. Twierdzą, że powinna ich mieć więcej niż Lewica. Z kolei Lewica mówiła, ale zaraz, trzecia droga to są dwie partie. To jest PSL i Polska 2050. I jak podzielimy te głosy, to tak naprawdę Lewica, PSL i Polska 2050 mają zbliżoną liczbę głosów. Dostały te partie zbliżoną liczbę głosów. Więc o co, kochani koledzy z trzeciej drogi, wam chodzi? Kolejne wybory. I znowu o to samo jest szarpanina, awantura. Oczywiście Donald Tusk chce zmarginalizować jednych i drugich, żeby jak najwięcej dać swoim, o czym przed chwilą mówiliśmy. Pan Adrian Zandberg słusznie zauważa, że to są aroganci. No ale przecież Władysławowi Kosiniakowi Kamyszowi to palma odbiła, po prostu mówiąc tak brutalnie, no bo a Szymon Hołownia składa się z samej palmy po prostu i ją demonstruje codziennie. Ale szanowny panie Adrianie, jeśli już tak patrzymy, to proszę spojrzeć, jakim arogantem stał się pan Krzysztof Gawkowski, kiedyś całkiem skromny człowiek. Jak arogancko wypowiada się często pan Włodzimierz Czarzasty, więc to nie jest tak tylko, że tylko tamci są arogantami. Was ratuje, no pan, pani posłanka
Paulina Matysiak, czasem pani Anna Maria Żukowska. Partia Razem nie jest w rządzie, jak słusznie powiedział Adrian Zandberg. Są w klubie z Lewicą, ale do rządu nie weszli. Ale skoro o Palmie mówimy, to jeszcze musimy o edukacji słów kilka powiedzieć, bo to jest już prawdziwa Palma, co się wydarzyło. To są same Palmy. Tak, co się wydarzy od 1 kwietnia, czyli ten, no, prace domowe nieobowiązkowe i nieoceniane. Redukujemy to duże obciążenie, jakim było odrabianie obowiązkowych prac domowych. W zamian za to młodzież będzie mogła mieć czas na odpoczynek, na rozwinięcie pasji, ale też na przeanalizowanie tego, co chce zrobić. A nieobowiązkowe prace domowe pozwolą na to, że będą to prawdziwe prace domowe. To szkoła służy edukacji. Edukacji nie ma służyć dom, bo wtedy nie wyrównujemy szans. Tu w ogóle o żadnym wyrównywaniu szans nie może być żadnej mowy. Fantastyczne jest to, żeby dzieci realizowały swoje pasje, tylko że te pasje kosztują i ta przepaść między dziećmi będzie się powiększała, bo te dzieci z tych domów, w których stać na realizowanie pasji, to być może będą te pasje realizowały, a te z tych domów, w których stać mniej, no, będą się prawdopodobnie nudziły i będą obniżały swój poziom edukacyjny, no bo nie wiem, czy znajdą mobilizację w sobie, żeby samodzielnie tę wiedzę pogłębiać. Jestem przerażony tym, że nikt z tych palm, które tam rządzą, szczególnie w edukacji, nie zajmuje się tym, że przeciętne dziecko w Polsce spędza 5,5 godziny dziennie przed ekranem. Przez to jest koszmar. Będą mieć jeszcze więcej czasu teraz na to spędzanie przed ekranem. To będzie 7 ekranem. Godzin przed będzie ekranem. Czas na Facebooka, na Twitterka i na takie rzeczy. Polityka na DSR @fratria.pl. Piszecie państwo do nas maile, przysyłacie nam memy, dostajemy nawet wiersze, ale błagamy, przyślijcie siebie, przyślijcie swoje filmiki, nagrajcie dla nas pozdrowienia, cokolwiek. My wszystko czytamy, ale chcemy was zobaczyć, możemy chcemy was poznać potem. I potem pokazać tu na wizji jakiś filmik z wami. Wracamy do państwa za kilka chwil. Na razie pan nic nie powie, czy pan będzie kandydował, czy nie w wyborach prezydenckich. Ja się nauczyłem nie mówić niczego kategorycznie, dlatego że ja kategorycznie... Ale nie wyklucza pan. Nie, dlatego że ja się zarzekałem w 20 roku, że na 100% nie wystartuję w wyborach prezydenckich. Namawiano mnie do tego, zanim wybraliśmy swoją kandydatkę. I kandydatka była świetna. I naprawdę wyglądało na to, że idziemy po zwycięstwo, tylko nagle się okazało, że PiS postanowił zrobić wcześniej wybory i nasza kandydatka postanowiła jasno powiedzieć, nie ma mowy. W związku z tym ludzie byli zdezorientowani, czy my dalej prowadzimy kampanię, czy nie. I potrzebna była wtedy zmiana. Nikt się tego nie spodziewał. W związku z tym trudno w polityce jest się zarzekać, bo potem się połyka własny język, ale ja naprawdę na serio koncentruję się w tej chwili tylko i wyłącznie na Warszawie. Dobry wieczór państwu. To Rafał Trzaskowski chyba powinien podczas tej audycji połknąć własny język, bo nic z tego, co powiedział, nie było prawdą. Ani kandydatka nie była świetna, ani nie wyglądało na to, że idą po zwycięstwo, bo gdzieś tam pani Małgorzata Kidawa-Błońska oscylowała wokół 2% poparcia w sondażach. Prawo i Sprawiedliwość nie postanowiło zrobić wcześniejszych wyborów, tylko była pandemia i było rozważany ten wariant wyborów korespondencyjnych. No, ale właśnie wtedy między innymi pani Małgorzata Kidawa-Błońska, pan Trzaskowski, pan Budka zrobili wszystko, żeby do tych wyborów nie doszło, po to, żeby można było podmienić kandydata. Tak było fantastycznie i tak świetnie szło, że trzeba było podmienić kandydata. To jest program Polityka na DSR Telewizja w Polsce. Dorota Łosiewicz. Stanisław Janecki. No, trzeba zawsze przypominać, że nie mogły się wybory nie odbyć. Nie mogły się. Konstytucja nie zakłada takiego nie wariantu. Zakłada nie przewidziała takiego... pandemii. Otóż to i nie zakłada nieciągłości władzy. Ona nie zakłada. Opisuje, że prezydent jest najwyższym przedstawicielem i musi urzędować cały czas. Nie ma możliwości, że jest dziura. Ale gdyby się tak złożyło, że przedłużone, że na przykład wybory by się nie odbyły i prezydent byłby prezydentem po swojej kadencji, to co oni by wtedy krzyczeli? Że nie mamy prezydenta, że anarchia, wiadomo, że... Wszystko nielegalne. Wszystko nielegalne, praworządności już nie ma, niczego nie ma. No to tamten rząd próbował zrobić wszystko, żeby wybory prezydenckie nawet w tak nadzwyczajnych okolicznościach jak pandemia się odbyły. Zgadzasz się ze mną, że w tych kilku zdaniach Rafał Trzaskowski nie powiedział ani słowa prawdy. Wszystko znaczy, nie powiedział prawdy z jednego prostego powodu. On wie, my wiemy, państwo wiedzą, że
Donald Tusk wystartuje w tych wyborach jako kandydat na prezydenta, bo jest mu to potrzebne. Nie może znieść tego, że nie był prezydentem po prostu, że przegrał wybory ze świętej pamięci Lechem Kaczyńskim, że bał się wystartować w 2020 roku. Musi coś udowodnić. Rafał Trzaskowski to doskonale wie i nie zrobi z siebie, przepraszam bardzo, głupka i nie będzie mówił, że a ja tu się przygotowuję, a potem przyjdzie Donald Tusk, Rafał, spadaj, bo ja jestem kandydatem. Ale w każdym razie Rafał Trzaskowski nie wyklucza, więc zostawia sobie jeszcze jakiś margines, że być może Donald Tusk mu pozwoli, być może jednak wybierze Komisję Europejską. Michał Kobosko nie wybierze, bo nie ma żadnych szans. Z Polski 2050 też jest przekonany, że to Donald Tusk będzie kandydatem na prezydenta. Moim zdaniem Tusk wystartuje na prezydenta, tak czy nie? Tak czy nie? Krótka odpowiedź z dzisiejszej perspektywy. Jestem raczej zdania, że tak, że to bardzo poważnie pan premier rozważy. Chciałbym pójść do Parlamentu Europejskiego, tak czy nie? Gdybym było to możliwe, to chciałbym wystartować w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego. To przynajmniej wiemy, dlaczego pan Kobosko, tak, dlaczego pan Kobosko nie pokusił się na żaden stołek ministerialny, bo się szykował do Parlamentu Europejskiego. No i trochę ta wypowiedź krzyżuje tę gotowość Rafała Trzaskowskiego. Ktoś mu tam powinien powiedzieć, że... On wie, no, tylko tak, Tusk... tak się kryguje, że... Ale może jeszcze ma nadzieję, wiesz, nadzieja umiera ostatnia. Nie, nie, nawet nie to, bo myślę, że on tak nas tutaj... trochę pod włos bierze, że ja wybieram, sam wybieram służbę w Warszawie. Słuchajcie, kochani warszawiacy, docencie mnie, bo to moja suwerenna decyzja. Lipa kompletna. Lipa w trampkach, to się mówiło w mojej podstawówce, dlatego że nie wybiera się Warszawy dobrowolnie, tylko nie ma innego wyjścia po prostu, bo zostałby z niczym. Nie zostałby nawet z nienauczonym angielskim, jak u Jana Himmelsbacha, który zresztą się nie nauczył, bo po co, jak stwierdził, że i tak by mu się to ostatecznie nie opłacało. No, ciekawe, czy druga tura będzie w Warszawie, bo już dwa sondaże tę drugą turę zwiastują. Zobaczymy, gdybyś miał obstawiać, to co byś obstawił? Niestety obstawiłbym wygraną w pierwszej turze, ponieważ moje pesymistyczne nastawienie do, kochani współmieszkańcy, jakby to powiedzieć, od dawna tezę taką głoszę, że jajo z gipsu alabastrowego pani Anny Rajkowskiej, które jest ustawione na placu Pięciu Rogów i tam coś brzęczy w środku, udając Drozda, gdyby był oficjalnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej, to by wygrało. Być może nie w pierwszej turze, a być może w pierwszej turze ze względu na swoją oryginalność. Więc to nie jest tak, że pan Tobiasz Bocheński czy pani Magdalena Biejat to nie są poważni, dobrzy kandydaci. Tylko jest tak, że nie wiem, co się państwu stało, naszym współmieszkańcom, żebyście na takie jajo nawet głosowali. A ja bym sobie życzyła drugiej tury, żeby trochę Rafałowi Trzaskowskiemu... Skromności przybyło? Trochę tak. To jest niemożliwe. Niech tak będzie. O tym, co Rafał Trzaskowski zrobił dla stolicy, Sławomir Mentzen teraz. To stara się zostać prezydentem Warszawy. No przede wszystkim Rafał Trzaskowski. To jest wyjątkowy leń i nierób. Człowiek, który najchętniej to by leżał i pachniał. Ludzie z Platformy Obywatelskiej... Ludzie z Platformy Obywatelskiej mówią, że on jest podobno nawet bardziej leniwy od Donalda Tuska, co osobiście jest mi naprawdę strasznie ciężko uwierzyć. To jest facet, który idealnie został podsumowany w tym swoim spocie wyborczym, który niedawno wypuścił. On w życiu jest dokładnie jak w tym spocie. Siedzi, nic nie robi, nawet nie udaje, że pracuje, a ludzie obok niego udają, że pracują. To jest dokładnie ratusz warszawski, to jest dokładnie polityka Rafała Trzaskowskiego.
No jakoś tak przez grzeczność chyba nie zaprzeczymy tej diagnozie. To już użyłbym swojego ulubionego powiedzonka. Jest nawet gorzej. Że jest jeszcze gorzej. Rozmawiałem z paroma socjologami na ten temat, takimi, którzy zajmują się tam socjologią władzy i zarządzania. Między innymi z panem profesorem Antonim Kamińskim, socjologiem z Polskiej Akademii Nauk. I zasadniczym problemem Rafała Trzaskowskiego jest niedecyzyjność i coś, co się nazywa prokrastynacja. W literaturze to jest Przeminęło z wiatrem, gdzie Scarlett O'Hara mówi: pomyślę o tym jutro, zrobię o tym jutro, a prokrastynacja to jest odkładanie czegoś, ponieważ nie wie się, jak to zrobić. W gruncie rzeczy, albo boi się skutków tego, co da się zrobić. I wszyscy urzędnicy z różnych departamentów, którzy przychodzą do Rafała Trzaskowskiego, nie mogą uzyskać decyzji. Przychodzą w poniedziałek, nie ma. Przychodzą w czwartek, nie ma. Przychodzą w następny poniedziałek, nie ma. Ale wiesz dlaczego? Bo Rafała Trzaskowskiego nie ma, bo on nie, oprócz nawet tego, jak jest, to też jest. Oprócz tego, że lubi leżeć i pachnieć, jak mówi pan Mencen, to bardzo lubi też podróżować i po całej Polsce może jeździć. To prawda. Kampania samorządowa, wcześniej była kampania parlamentarna, no to jeździł, bo brał udział w parlamentarnej. Teraz trochę bardziej musi być w Warszawie, no bo to jest kampania samorządowa, ale prawda, jakiś tam Dubaj, jakieś kongresy, jakieś różne spotkania, tam robota w ratuszu jest po prostu taka nużąca. Ale wiesz, dla takiej postaci jak pan Trzaskowski. Wiesz, no właśnie, bo to, jakby powiedział generał Zambik z filmu Rozmowy kontrolowane, trafiłaś w sedno tarczy. Bo Rafał Trzaskowski sądził, że on na chwilę, góra dwa lata, wskoczy w to prezydenturę warszawską, stołeczną, bo potem do większych zadań. Przecież on się przygotowywał do tego, żeby wystartował jako kandydat na prezydenta Polski. Oczywiście udaje teraz, że tam zaskoczyło mnie to i takie tam. To takie bajki są dla naiwnych. No, on bardzo tego chciał i po roku już tak mu obrzydło to urzędowanie, tak ludzie mówią w ratuszu, no bo, że już chciał wyskoczyć gdzieś, żeby, dlatego jeździ tyle po świecie. Bo miały być bankiety, miały być rauty, miały być spotkania, miały być teatry, a tu wiesz, no okazuje się, że robota jest, no, decyzje trzeba jakieś podejmować, jakieś papiery podpisywać. On jest stworzony jednak do wyższych celów. No on tak sądził, że jest stworzony do wyższych celów i się nudzi. No bo jakby poważnie traktować i nas mieszkańców, i samą Warszawę, to trzeba by się przygotować do tego rządzenia. Trzeba by wiedzieć, na czym polega zarządzanie dużym miastem. Od komunikacji poczynając, od ruchu w ogóle. W takim mieście przez urbanistykę. Za komuny była w jakimś sensie lepsza, chociaż estetycznie obrzydliwa urbanistyka, niż jest obecnie. W Warszawie właściwie nie istnieje coś takiego jak urbanistyka, chyba że na poziomie dyrektora z filmu Poszukiwany, poszukiwana, którego grał wspomniany już przeze mnie Jerzy Dobrowolski, który tam jezioro przestawił, a tu wieżowiec w to miejsce, i to była urbanistyka. Rafał Trzaskowski uprawia urbanistykę na poziomie filmu Poszukiwany, poszukiwana. I jeszcze do tego jest na nieustającej wojnie z kierowcami, co mnie osobiście bardzo męczy, a teraz zagramy w pomidora z szefem MSWiA. Gdyby to od pana zależało, to by pan wypuścił do Europarlamentu pana Budkę albo pana Sienkiewicza? Ja uważam i ministra Budkę, i ministra Sienkiewicza za bardzo dobrych ministrów. Zresztą. No to wypuściłby pan ich do Europarlamentu, czy nie? Ja uważam ich za świetnych. Pomidor, nie, dobrze, może pan powiedzieć. Nie, pani redaktor. Przecież wie pani doskonale, akurat minister Sienkiewicz gros tych rzeczy, które zapowiadał przecież, jak został ministrem, już zrealizował. Mamy wreszcie normalne, no, wątpliwości publiczne. Wątpliwości jest dużo też wobec jego działań. Bo sytuacja była bardzo, bardzo trudna. No bo byliśmy po 8 latach rządów PiS-u, bo mieliśmy państwo, które było państwem prywatnym polityków PiS-u. Więc decyzje, które są podejmowane w takich przypadkach, są zawsze decyzjami kontrowersyjnymi. No to powinien zostać ministrem kultury, czy nie?
To już będzie rozmowa pomiędzy ministrem Sienkiewiczem a ministrem, a panem premierem Donaldem Tuskiem. No ciekawe, bo podobno pan Sienkiewicz i pan Budka mieli w ogóle, zanim zostali ministrami, mieli obiecane kandydowanie do Parlamentu Europejskiego. Co nic nie znaczy Donalda Tuska. Co nic nie znaczy, ale ta odpowiedź ministra Kierwińskiego znaczy tyle, że chyba nie do końca jest Donald Tusk zadowolony z ich misji, bo mogą nie dostać tej nagrody w postaci biletu do Parlamentu Europejskiego, szczególnie pan Sienkiewicz niekoniecznie. No to też jest takie podpuszczanie, że Donald Tusk jest z czegoś niezadowolony, jak tam mają niskie notowania, no to on albo że się wścieka, albo taki teatrzyk tam. Wszyscy, którzy znają Donalda Tuska i jego sztuczki, to już ziewają przy tych kolejnych jego wściekliznach, no bo ile razy można się wściekać w roku i to jeszcze tak. Nieskończenie wiele, będąc Donaldem Tuskiem. Tak, tak teatralnie. Bo tak się zarządza. Problem z tymi ministrami, pan Budka to nie wiadomo co robi, bo on właściwie nie żyje publicznie. Życzę mu jak najlepszego zdrowia, natomiast nie występuje, nie mówi, jakie ma zamiary, jak ministrem aktywów. Konkursy trwają. Tak jak audyty u pana Laska trwają, jeśli chodzi o CPK. Nikt na oczy jeszcze nie widział. To są to totalne bzdury, natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, że pan Sienkiewicz jest barbarzyńcą po prostu, a nie człowiekiem kulturalnym. I ma z kulturą tylko tyle wspólnego, że jest prawnukiem Henryka Sienkiewicza. No. Ale wiesz, po tym, co zrobił, to taki immunitecik w Parlamencie Europejskim to by się przydał. Żeby mu się przydał. Panu Bodnarowi też by się immunitecik w Parlamencie Europejskim przydał. Przydałby się. Ja nie lubię takich tam porównań, jakie niektórzy robią do czasów tuż powojennych, kiedy przyjechała ta banda na ruskich czołgach albo jako ruska agentura. Ale pan Sienkiewicz, wywodzący się ze służb, mówię to z całą odpowiedzialnością, przecież podpułkownik tajnych służb, no to nawet się do takiego kulturalnego bandyty jak Jerzy Borejsza powojenny nie umywa, który chodził tam z naganem i wprowadzał kulturę. Jednak to powojenne typu tam Żółkiewski właśnie czy Borejsza, no to tam jakieś podstawy kulturowe czy jakiś bagaż mieli. Pan Sienkiewicz to jest dyletant, ignorant i nieuk po prostu. I zdaje się, że dyletantem, przynajmniej w sprawie euro, jest też pan marszałek rotacyjny Szymon Hołownia, który jest przekonany, że Polacy absolutnie chcą euro, a jest dokładnie przeciwnie. Polacy są za wprowadzeniem euro. Wprowadzenie euro ułatwia bardzo wiele rzeczy. Oczywiście są obawy. Te obawy się w większości krajów, które przyjmują euro, nie sprawdzają, ale ono ułatwia też bardzo wiele rzeczy, choćby na forum Unii Europejskiej, w prowadzeniu biznesu, we wzajemnych rozliczeniach. Euro to nie jest jakiś szatan. Aż 66,8% ankietowanych jest przeciwko zmianie waluty, z czego 49,9% z nich wskazało odpowiedź zdecydowanie nie. Raczej nie, zaznaczyło 17,4% respondentów. Wynika z najnowszego sondażu United Surveys na zlecenie portalu Wirtualna Polska. Czego się dzisiaj dowiedzieliśmy? Że rząd Donald Tusk nie składa pustych obietnic, tak? Nie składa. Ja to przyjmuję za fakt, bo przecież nie mogę uznać, że premier mojego państwa jest oszustem i kłamcą. W życiu bym na to sobie nie mógł pozwolić. Więc skoro w 2008 roku w Krynicy pan Donald Tusk ogłosił, że euro będzie w Polsce najpóźniej w 2011 roku i on to obiecuje, to ja uważam, że od 13 lat mamy w Polsce euro. Wprawdzie ono nie przypomina tych banknotów, którymi płacimy, jak wyjeżdżamy za granicę, ale to musi być euro. Tak, mamy w Polsce euro, a Rafał Trzaskowski jest prezydentem kraju, bo Donald Tusk ogłosił, że to Rafał Trzaskowski wygrał wybory. No ale panu marszałkowi Hołowni rotacyjnemu się pomyliło, bo to nie jest tak, że większość Polaków jest za wprowadzeniem euro, tylko przeciwko euro. Jest. Natomiast większość Niemców, a być może nawet większość bankierów w Unii Europejskiej chciałaby, żeby Polska wprowadziła euro, no bo taki Europejski Bank Centralny, to już tam rączki zacierają, żeby te nasze rezerwy złota, prawda, przytulić, no bo w takiej sytuacji, gdybyśmy euro przyjęli, ale to jeszcze długa droga, bo jeszcze korytarz walutowy, RM2,
Ale wtedy te rezerwy by się znalazły w Europejskim Banku Centralnym. Rezerwy złota? Rezerwy złota 22 miliardy euro są warte, 360 ton. Rezerwy walutowe to jest 171 miliardów euro, ładna suma, okrągła. Więc tak, rączkę na to można by sobie spokojnie położyć, i stąd ta wojna z prezesem NBP, z profesorem Glapińskim, i stąd te, to no tak, straszenie go kasa, Trybunałem misiu, kasa. Stanu. Kasa, misiu, kasa. Stałe, oczywiście. Stare powiedzonko, tak. Jak najmniej. I jeszcze tylko dorzucę państwu, że nawet wśród wyborców obecnie rządzącej koalicji 52% jest przeciw euro. Szok. No ale jak oni to przeżyją? Poza tym, że tam te rezerwy i tak dalej walutowe, to zobaczmy, co jeszcze Polska by straciła. No po pierwsze możliwość wpływania, jedno z narzędzi polityki kursu, monetarnej, czy przez reagowanie na kryzysy, wpływanie na wszystko. Kurs. Tak, zostałyby koniunktura. Tylko tak, zostałyby narzędzia rynku pracy. Jedyny korzyść to są te koszty kursowe, ale to jest mało znaczące. Po drugie, wzrost cen, który następował we wszystkich państwach Unii Europejskiej, które przyjmowały euro. Ostatni, najświeższy przykład, Chorwacja. Polacy chętnie jeździli na wczasy do Chorwacji. Wciąż jeżdżą chętnie, ale odrobinę mniej, bo zrobiło się tam zdecydowanie drożej. U nas i tak już za chwileczkę będzie drożej, ceny rosną, bo VAT na żywność wzrósł. Za chwilę wzrosną ceny energii elektrycznej, bo zostaną odmrożone w lipcu. Więc jakby jeszcze do tego wszystkiego dorzucić euro, to naprawdę już byłoby nam nie do śmiechu. Tylko dwa kraje zyskały na euro. Niemcy i Holandia. A wszyscy Niemcy inni miały silną gospodarkę. A wszyscy inni właściwie. Co innego, jak jeden obszar walutowy łączy państwa z tą samą walutą, no to zyskują tak państwa gospodarki silniejsze. A wszyscy inni oczywiste w zasadzie stracili. I teraz zawsze mnie korci takie pytanie. Czy w Danii i w Szwecji rządzą idioci, że tam korona wciąż jest duńska i szwedzka jest wciąż walutą państwową, mimo że te kraje dużo dłużej, szczególnie Dania, należą do Unii Europejskiej, czyli widocznie nawet takie państwa jak Szwecja i Dania zauważają korzyści z tego, że się nie jest w euro. Nie bycia w strefie euro. A Włochy, oczywiście, kiedy miały ten największy kryzys, bardzo poważnie rozważały to, żeby ze strefy euro wyjść i żeby wrócić do lira. Mało tego, w Niemczech pojawia się coraz więcej głosów, ale oczywiście nie tych, którzy żyją dzięki narzucaniu Europie niemieckich pomysłów. Tylko normalnych Niemców. Żeby do Deutsche Marki wrócić po prostu. Powiedziałam o wzroście cen spowodowanych wzrostem VAT-u, to oddajmy głos ponownie Adrianowi Zandbergowi, współprzewodniczącemu partii Razem. Decyzją złą, moim zdaniem, była decyzja o powrocie do wyższej stawki VAT-u na żywność. Niestety już widać, że to, przed czym przestrzegaliśmy, się dzieje. To znaczy sieci marketów, które zapowiadały szumnie, że wezmą na siebie koszt wyższego VAT-u, nagle okazuje się, że te wszystkie promocje to jest ściema, tak? Że po prostu realnie ceny idą w górę. No to teraz najprostsze rozwiązanie. Partia Razem powinna w takim razie poprzeć projekt Prawa i Sprawiedliwości, który został złożony do laski marszałkowskiej, o tym, żeby VAT jednak zostawić na poziomie 0%, VAT na żywność oczywiście, bo o to apelował do trzeciej drogi premier Mateusz Morawiecki, był wicepremier Mariusz Błaszczak, że takie sprawdzam dla trzeciej drogi. Jeżeli jesteście tutaj za Polakami, martwicie się o portfele Polaków, no to poprzyjcie nasz projekt. No to jak rozumiem, partia Razem poprze ten projekt. Mnie urzekło tłumaczenie tego, że VAT będzie wynosił 5%, a nie 0. Ten związany ze spadkiem inflacji. Tak, nie, no jeszcze lepiej. Podnieść inflację. Że jaki sygnał Polska, szczególnie polityków Koalicji Obywatelskiej, jaki sygnał Polska wysyła w świat? Trochę jak z tym misiem, który tam otwiera oczy niedowiarkom. Otóż wysyłamy taki sygnał, że jest normalnie, że nie potrzeba
specjalnie dusić VAT-u. Tu jest normalnie, nie ma inflacji, nie ma kryzysu żadnego. Wszyscy będą podziwiać Polskę, przyjeżdżać tutaj. A to, czy Polacy na tym skończą, to nie ma najmniejszego znaczenia. Chodzi o to, żeby tak ładnie ten obrazek wyglądał, bo Donald Tusk lubi opowiadać tymi obrazkami. One są do gruntu głupkowate po prostu, bo nie zawierają słowa prawdy. Że tam wszyscy się interesują, biznes się interesuje, rynki się interesują, a politycy to mają to centralnie gdzieś, no ale tłumaczenie tego, że tak to poprawia wizerunek Polski, że powinniśmy płacić drożej, to jest taka szajba, że nie wiem, co o tym sądzić. O, zaraz jak Polacy poczują te wzrosty cen, to podziękują tej ekipie. Niestety wtedy będzie już po wszystkich wyborach i prawdopodobnie trzeba będzie troszeczkę poczekać, żeby pokazać żółtą lub czerwoną kartkę. A my posłuchamy teraz Tomasza Treli, który chyba zrobił doktorat z psychologii Jarosława Kaczyńskiego. W powszechnym postrzeganiu prac komisji to Jarosław Kaczyński raczej to przesłuchanie wygrał, o ile w przesłuchaniu mogą być wygrani. Pan bardziej wygrał tym, że był bardzo arogancki, bardzo butny i tak jakby nic go nie dotyczyło, bo na pytania, czy on o tym wiedział, a wiedziałem, nie wiedziałem, a pan rozmawiał, najpierw mówił, nie rozmawiałem, później mówił, rozmawiałem, czy taką butą arogancją może tak, ale wie pan, mi w tej komisji nie chodzi o to, bo gdybym chciał, to bym politycznie zglebował Jarosława Kaczyńskiego, bo wystarczyło jedno pytanie o prowokacyjne, o świętej pamięci jego brata Lecha Kaczyńskiego. Czy mu podobały się takie metody, które stosował? Zaręczam pana, że Jarosław Kaczyński wstałby, rzucił z papierami, wyszedł, powiedział, że ma tego dosyć. Nie chodziło też o to do końca. Chodzi o to, żeby po kawałku, takimi salami, pokazywać, jak ta władza funkcjonowała, po co oni kupili Pegasusa, że to było ustalone polityczne zamówienie do politycznych działań. Okay. My musimy to udowodnić. No tylko jak to udowodnić, skoro minister sprawiedliwości właśnie powiedział, że nie zna ani jednego przypadku użycia Pegasusa bez zgody sądu. No troszeczkę jakby tę komisję pan Bodnar zaorał i rozwiązał to po pierwsze, a po drugie jak salami, to pan prezes Kaczyński pokroił panią Srokę, przewodniczącą tej komisji, położył ją na kanapki i pożarł. Przede wszystkim nie było żadnej arogancji, tylko było wyjaśnienie wam, nieukom. Jakie są podstawy prawne działania komisji, jakie są uprawnienia świadka, co to jest tajemnica państwowa, tajemnica służbowa, jakie są poziomy, co można na którym poziomie. To było po prostu takie przedszkole prawnicze dla kompletnych nieuków i ono było konieczne, ponieważ pan, koleżanka i reszta składu komisji, poza tymi, którzy się na tym znają, to byli jak to robili posłowie Prawa i Sprawiedliwości, więc uciekanie się do tego, że pan mógłby, no to jest poziom, tak, to jest poziom taki, który... I pokazuje, że tak celowo działają w parlamencie i po to były te wszystkie prowokacje z mównicy, które rzeczywiście potrafiły prezesa Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest psychologia, tylko to jest, ja to nazywam zlewozmywakową psychoanalizą. Stoi sobie pan Trela albo inny gość przy zlewozmywaku i psychologizuje. Wracamy do państwa za kilka chwil. Ja bym chciała bardzo panu podziękować przede wszystkim, że pan się nigdy nie poddał. I przez te 8 lat, jak rzucano bardzo brudne, mokre błoto, pisowcy rzucali na pana, to pan się nigdy nie poddał. Jak ostatnio na lekcji etyki rozmawialiśmy o naszych autorytetach, osobach, które są dla nas wzorem, to pierwszą myślą był właśnie pan premier Donald Tusk, który naprawdę tak wiele robi dla Polski. Mam 15 lat i od 6 roku życia mniej więcej interesuję się polityką. Może to niezdrowe, jednak naprawdę uwielbiam to i naprawdę czuję dumę, jak widzę, jak wiele pan robi dla Polski, jak wiele dobrych rzeczy. Dobry wieczór. Właściwie to smutny jestem. Po pierwsze, no to przypomina opowieści o Leninie. Takie fabularyzowane historie, jak tam wszyscy przychodzili, wód rewolucji rozwiązywał ich problemy. I to nie w takim prześmiewczym stylu, jak u Zaszczenki, no bo była też taka wersja, tylko takim coraz bardziej poważnym, bardzo poważnym.
i się zastanawiam, co rodzice robią z tymi dziećmi. Trzymajcie z daleka takiego instrumentalnego wykorzystywania dzieciaków, bo to jest żenada kompletna. To jest chwila sławy, tam rodzice będą dumni z rówieśników i politycy powinni to ukrócać. Nawet tacy łasi na komplementy od strony dzieciaków. Był przecież ten Maciek z Włocławka bodaj, teraz jest ta Zuzia. No to jest coś poniżej krytyki po prostu. Nie włączajmy dzieciaków w te rzeczy, bo robimy im krzywdę. Ewidentnie to jest zupełnie bezsensowne. Nic się na tym nie zyskuje, pomijając, że z etycznego i estetycznego punktu widzenia to jest totalna żenada i paździerz. To jest program Polityka na deser w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki i Dorota Łosiewicz, witamy państwa bardzo serdecznie. No ja się niemal tak wzruszyłam jak Szymon Hołownia, jak konstytucję czytał. Takie to było show wzruszające, ale trzeba powiedzieć, że Donald Tusk coraz częściej i chętniej wykorzystuje dzieci w polityce. Eksperci od PR-u twierdzą, że nic tak dobrze nie robi, nie ogrzewa wizerunku jak dziecko właśnie. Stąd pojawił się ten Maciek, stąd teraz Zuzia i Aleks na tej konwencji. Pamiętasz Sofii? Pamiętasz sześcioletnią Sofii, która napisała do Donalda Tuska, kiedy był przewodniczącym Rady Europejskiej? I Wielka Brytania Unię Europejską wtedy opuszczała. Brytyjskie media na Donaldzie Tusku nie zostawiały suchej nitki. I wtedy pojawił się list od Sofii, której było smutno, że Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, ale miała nadzieję, że zostaniemy przyjaciółmi. Znaczy ona i Donald Tusk. Poprosiła o podpis w książce. Wówczas Donald Tusk opublikował ten list na Instagramie. Tam jakiś jednorożec się nawet jeszcze pojawił i odpowiedział jej, że tak, Sofii, pozostaniemy przyjaciółmi. Więc często też Donald Tusk z wnukami się pojawia na zdjęciach, więc on sobie to wziął. Wnuki też działają w, w tej taktyce, bo to ociepa wizerunek. Ale wydaje mi się, że Donald Tusk grubo przedawkował to ocieplanie wizerunku. Znaczy to, co się wydarzyło na tej konwencji w Krakowie, to było po prostu potężne przegięcie. No ale to obciach jest przede wszystkim. Ja mam apel do rodziców, takich jak ci, jak państwo, którzy są rodzicami tej Zuzi. Wy sobie nie zdajecie sprawy, jaki to jest obciach właśnie, że to dziecko potem w szkole będzie musiało to znosić. Przecież nie spotka wyłącznie ludzi, którzy będą zachwyceni, jakie to dziecko jest. Tylko wmontowujecie w sytuacje, które będą stresogenne, które dla tego dziecka mogą się jakoś fatalnie objawiać. Dajcie sobie spokój. Sławę można zdobyć, wygrywając konkurs plastyczny, olimpiadę wiedzy przedmiotowej, mając osiągnięcia sportowe, potrafiąc wirtuozersko grać na jakimś instrumencie. Trzymajcie się z dala od tego dziadostwa po prostu, bo to jest zwykłe dziadostwo. No, skoro o rodzicach mówisz i do rodziców apelujesz, to pewnego rodzica, ojca konkretnie, teraz państwu pokażemy. Kochani, to jest Michał. Michał Lasek. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, to mój syn. Świetny kandydat do Rady Powiatu Grodziskiego. Jak tak świetny jak tatuś, to ja dziękuję. I to nie jest jakoś naganne, nikt w Platformie Obywatelskiej nie ma tutaj nic nepotyzm przeciwko temu, nikt właśnie nepotyzm nie użyje wyborczy. Słowa nepotyzm. Nie, no bo przecież pan Lasek jest z Platformy Obywatelskiej. Gdyby pan Lasek był z Prawa i Sprawiedliwości, to oczywiście byłoby wielkie halo i wielka afera, że jak to tak, ojciec promuje dziecko, promuje syna. No gdzież tam, jak to tak? No jak nie ma co promować, to przecież audyty, których nie ma, a które już podobno były ogłoszone tam wiele tygodni temu. No pan Lasek jest taką postacią, że nie wiem, no bo ja rozumiem też uczucia ojcowskie, że będzie dumny z syna. Okej, to jest w normie. Wcale nie zamierzam tego krytykować, natomiast włączanie tego do polityki, no to jednak pachnie czymś takim nieładnym. Jajeczko częściowo nieświeże.
Tak, czymś nieładnym. No, pan Lasek jest pełnomocnikiem rządu do spraw CPK, który to rząd tego CPK nie chce, a pani Anna Maria Żukowska wytłumaczy nam, dlaczego nie chce. Przepraszam, bo ci się wtrącę, bo widziałem w Lublinie historię, że pani Marta Wcisło, która myli CPK z PCK, lansuje własnego syna. A widzisz, czyli to taka moda w Platformie Obywatelskiej. No to w takim razie Anna Maria Żukowska wytłumaczy, dlaczego część tego rządu jednak tak promuje tę koncepcję, że lotnisko Chopina i Modlin, i to już właściwie wystarczy. No, środowisko PSL-u jest bardzo mocno od czasu samego powstania lotniska w Modlinie związane z tym, no z tą, z, no, z portem, portem lotniczym w Modlinie, bo członkowie sejmiku, zarządu sejmiku województwa mazowieckiego znaleźli się w zarządzie portu lotniczego Modlin i też jakieś tam też powiązania inne rodzinne były. My na to wskazywaliśmy wielokrotnie, że to jest jednak patologia i to, co pisze szef Wizera, który jest bardzo aktywny medialnie ostatnio, no, pokazuje, że to jest bardzo ostry lobbying. On po prostu, wiadomo, no, nie chce tracić kontraktów. Szantażuje, też mówi, że no, Polacy stracą szansę na tanie loty, bo on się wycofa. Równie dobrze takie firmy mogłyby pracować, mogłyby funkcjonować w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Czyli tak dla CPK, jeśli chodzi o panią. A jeżeli chodzi o mnie, tak. Tak, zdecydowanie. Część, znaczna część lewicy również. I tu tylko mała poprawaczka, nie chodziło o Wizer, tylko o Ryanair. Prezes się nie Węgrzy, tylko Irlandczycy. Tak, prezes się wypowiadał, że CPK nie będzie. Dzisiaj niemieckie media donoszą, że CPK nie będzie, Die Welt między innymi, czyli Niemcy wiedzą to, czego nie ma, nie wie polska opinia publiczna, a chciałaby czego innego ta opinia publiczna w dużej większości. I tu rzeczywiście większość Polaków chce CPK, a nie jak w przypadku euro, jak twierdził pan Hołownia. Mu się tam sondaże troszeczkę pomyliły. Że jest odwrotnie. No skądinąd to wtrącanie się, czy ustawianie tak sprawy przez szefa Ryanaira, jakby on tu dyrygował polskimi politykami wręcz, że się z nim konsultuje, bo to taka sugestia była. A co on ma do tego? Jeśli ktoś rzeczywiście tego słucha, tego pana, no to jest prawie kryminał. Natomiast tu jeszcze trzeba dorzucić, że PSL to oczywiście ten Modlin, ale tak, czy pan minister spraw wewnętrznych Kierwiński to nie był jakimś zarządcą tych różnych rzeczy, które się tam w Modlinie działy, bo tak mi się wydaje, że chyba był. Może to dlatego też Rafał Trzaskowski promuje tę koncepcję Chopin plus, znaczy lotnisko Chopina plus Modlin, że to już absolutnie wystarczy, żadne CPK nie jest potrzebne. No wszyscy tam mają jakieś swoje interesiki. No bo na pana Adama Struzika inaczej się nie mówi, tylko książę Mazowiecki. Książę Adam Mazowiecki, no bo on już tak ma pouzależniane kliencko te różne kręgi w tym swoim księstwie, przepraszam. No bo jeszcze nam tu jakiś Krzyżaków sprowadzi, jak Konrad Mazowiecki swego czasu. Lepiej nie. Ale jeszcze raz oddamy głos Annie Marii Żukowskiej, bo lubimy, jak ona tak wbija szpilę troszkę w rząd, troszkę w Rafała Trzaskowskiego, tym razem słów kilka o kładeczce. Open up the door, let the people in. You're gonna feel it from your head to your toe. You need a little bit of rhythm and an impetus, so you'll be moving from the moment you appear in the room. Because you find the focus irresistible, it's a vibe. To rzeczywiście była kładka nie tylko instagramowa i taka, żeby tam na niej na środku sobie stanąć, zrobić zdjęcie, popatrzeć na Wisłę, co niewątpliwie jest jej wielkim walorem, zgadzam się, ale jeżeli chodzi o potraktowanie tego jako użyteczność transportowa, to po pierwsze to powinna być jednak rozdzielona tam droga dla rowerów i dla pieszych. Tak, to prawda. Bo to jest niebezpieczne, no widzieliśmy to teraz w święta, kiedy tam cieszyła tłumy, się. Tak. Absolutnie. Dzieci wpadają na psy, psy na rowery, rowery na staruszków. I to nie jest chyba zbyt bezpieczne. No, to byłoby nawet śmieszne, gdyby nie było takie straszne, bo przecież z taką pompą kładeczka otwierana, rzeczywiście nie rozdzielono tam drogi dla pieszych i drogi celowo, dla rowerów. Żeby się nie rozpędzali. Tak mówili ci z ratusza. Aha.
czyli mają wpadać na siebie wszyscy po prostu, albo rowerzyści mają przez kładkę rowerową przeprowadzać po prostu rowery, bo inaczej się nie da po prostu tamtędy przejechać. Da się, bo już widziałem, znaczy, jak jest pusto, że jeżdżą i to jest... Ale ci, co jeżdżą, bardzo narzekają. No narzekają, bo właśnie wszyscy się tam pałętają. Zabrakło mi czwartego etapu, to jak w tej historyjce z rzepką tam, że każdy za siebie, że ci staruszkowie potem wpadają do wody. Ojej. Na ostatnim etapie. Nie, no jakbym był cyniczny, to taki byłby finał tego oczywiście, ale przecież sprawa jest prosta. To jest pomnik pana Rafała. On będzie z tym pomnikiem chodził. Zrobi sobie taki, pan Rafał taki pomnik, zrobi powiem, sobie wiesz? Taki znaczek i będzie w klapie nosił ten most, kładkę. Pojawia się tam trochę propozycji i obrazków z innych państw przy tej okazji. One są ciekawe pod tym względem, że w innych takich przedsięwzięciach jest dużo zieleni. To znaczy ta zieleń tak jakby oplatała tę kładkę, jest pełno dookoła na tych ścianach bocznych, bo to ona jest taka. Przecież nie podpowiadaj, bo przecież jeszcze pan Trzaskowski wymyśli, żeby tam na środku tej kładki palmę postawić. Cóż, ani nikt nie przejdzie, ani nikt nie przejedzie wtedy. A jeśli chodzi o to wpadanie do wody, to żebyś przypadkiem tutaj złym prorokiem nie był, bo widzieliśmy takie filmiki, które tam internauci wrzucali. Twitterowicze inni, że ktoś wpadał? Że nie, że wpadał, tylko że tam te śruby, jak to było podokręcane, że to tak jest ledwo, Z mostami to trzeba uważać i ze śrubami, dlatego że to są budowle, które pracują i pewne rzeczy mają celowe luzy, żeby to pracowało, bo jak to by była sztywna całkiem konstrukcja, to trochę tak jest jak z budynkami takimi, które mają znieść trzęsienia ziemi w Japonii czy tam generalnie w Azji, więc do tego bym się akurat nie czepiał, bo to może być, no oby być celowe. Jakiś usterek pan Trzaskowski tylko nie postanowił taśmą klejącą usuwać, bo on to lubi robić, przynajmniej w kampanii raz robił okno na drzwi tam szybę w drzwiach, szybę chyba w drzwiach, tą wewnętrznych. O matko, tą taśmą kleił. To jeszcze słów kilka o kosztach, które ta kładka za sobą pociągnęła. Most na Wiśle w Nowym Korczynie wraz z rondem. Koszt 56 milionów. Długość 670, szerokość 16 metrów. 13 przęseł, 2 kilometry dróg dojazdowych. Kładka pieszo-rowerowa Trzaskowskiego. Koszt 154 miliony. Długość 450 metrów. Szerokość 6 metrów. No to taniutka nie była. 121 miała kosztować, jak Budimex wygrywał konkurs. Gdyby tę kładkę budowało Prawo i Sprawiedliwość, to Donald Tusk już chciałby rozliczać, czy to przypadkiem nie za dużo tych pieniędzy poszło, czy to nie marnotrawstwo jakieś było, no ale że budował 30... to Rafał Trzaskowski, to nikt go na razie rozliczać nie będzie. 121, 154. Co tam przeliczasz? 33 miliony z górki. Znaczy wydali więcej, ale jak się... Dlaczego? To by był obciach dla pana Rafała, gdyby taka kładka kosztowała nawet te 120, a co dopiero tam 50 czy 60. To musi drogo kosztować, bo pan Rafał jest drogi. Nie wiem, czy no, w obsłudze, ale... I leży i pachnie, jak mówił pan Mencen. Co drogi. Może dla warszawiaków w części, dla rodziny, dla tej klienteli z ratusza pewno jest drogi. I on musi mieć inwestycję, która jest droga. Gdyby była tania, przepraszam, każdy głupi może być tanią inwestycją. To może teraz jakąś komisyjkę śledczą w sprawie tej kładki, bo jak tak się ekscytuje komisja śledcza 70 milionami, które zostały wydane na wybory korespondencyjne, które się nie odbyły, bo je storpedowali pan między innymi Trzaskowski i pani Kidawa-Błońska, no to może teraz i kładką by się należało zająć i policzyć tam Rafałowi Trzaskowskiemu, ale niektórzy nie mogą się doliczyć, ile benzyna teraz kosztuje. Na przykład pan Krzysztof Kwiatkowski ma pewien problem. Były prezes NIK-u? Tak, były prezes NIK-u. Otóż on tak uwierzył w obietnicę Tuska, tak bardzo w nie uwierzył. Minister sprawiedliwości był. Tak, tak, że on myśli, że paliwo właściwie kosztuje tyle, ile mówił Donald Tusk, że kosztować będzie. Pytanie słuchacza, ile kosztuje dzisiaj 1 litr ON i 1 litr benzyny F95? Pozdrawiam.
no niestety kosztuje pod 6 zł. Ja dzisiaj tankowałem za 5,80, mniej więcej chyba 5,70. Czyli nie za 5,19? Nie za 5,19, więc tak, no te ceny za 5 czy za 6? Bo ja już też nie no, chcę. No chyba za 6 może. Za 6, przepraszam, no 7 zł nie przekroczyłem, tak, chwila refleksji. Tak, to jest wysoka cena, dotkliwa dla. Miało być inaczej. Dotkliwa dla wszystkich tych, którzy tankują swoje samochody. Coś takiego. Dotkliwa cena. Donald Tusk mówił, że 5,19 będę. Ja diesla tankuję, więc się nie będę licytowała z panem Kwiatkowskim. 7 zł. Jak się 98 albo. To zależy. Na jednej ze stacji jest nawet 100-oktanowa. To jest tam z 7,5 zł za litr. No ale to dla koneserów. Bo nie dla rajdowców po mieście, broń Boże. Natomiast pan Kwiatkowski tak próbował, że no może to jest, ale 5 z przodu, no to robi dobre wrażenie. Okazało się, że 6 z przodu, a za chwilę by powiedział 7, no to już nie jest tak fajnie. I mogę podejrzewać, bo to wyglądało dość autentycznie, ale że to mogło być zagrane. Żeby, a jak tam pani redaktor się nie włączy, to wyjdzie, że no tam 5, wiecie, rozumicie, nie 5,19, ale tam w tym przedziale 5,6. Po prostu pan Kwiatkowski tak uwierzył w te moce, magiczne moce Donalda Tuska, że po prostu on nawet nie patrzy na liczby. Znaczy on jest przekonany, że jest tak, jak powiedział Donald Tusk, a nie jakoś zupełnie inaczej, czyli prawie 2 zł różnicy. Ale to teraz apel do pana senatora Kwiatkowskiego, do pana premiera Donalda Tuska, czy możecie wprowadzić taki zwyczaj, że idziemy do kasy, mówimy, jaki tam dystrybutor i ten zakładamy i pytamy, ale dlaczego 7, czy nie mogę zapłacić 5,19? I wtedy, jak ktoś o to zapyta, to szanowni rządzący, niech sprawią, że się płaci 5,19. Jestem ciekawa tego prostego patentu, który miał mieć na to Donald Tusk, bo mówił, no to jest taki prosty myk, taki prosty myk, jedno proste rozwiązanie i pani negocjuje po 5,19. No jakoś wyparował. Żeby było teraz 5,19. Szymon Hołownia. Jeszcze parówkę dostaniesz w prezencie. Szymon po negocjacjach. I jego parasol teraz. Ale to może do radia się nada, co? To był Szymon Hołownia. Ale zabawne. Schował się za parasolem. I tylko radiowy przekaz będzie możliwy. A oni mają jako służbowe jakieś takie bardzo kolorowe te parasole. No żeby potem je sprzedać, nie? Przecież pan Hołownia potem wszystko sprzedaje. Teraz tak. Panie Szymonie, nie bądź pan mięczak. Nawet gdyby była ulewa, to się bez parasola stoi. Pokazuje, jakim się jest twardzielem. Co pan taki mięczak, parasol? Daj spokój, zmarł by człowiek, przeziębiłby się. Teraz jest na urlopie, no przecież co? W przyszłym tygodniu chyba już Sejm i pan Szymon. A właśnie, a czy na taką wielką postać w ogóle deszcz pada? Nie. Omija. Polityka na deser @fratria.pl. Przysyłajcie państwo nagrania ze sobą, chętnie je wyemitujemy, a tymczasem mówimy państwu dobrej nocy. Dobranoc.